Muszę przyznać, że chociaż propozycja została mi złożona już 1,5 roku temu, to nadal się właściwie codziennie rano szczypię w rękę, czy nic mi się aby nie przyśniło. I to zwłaszcza od ostatniego lutego, marca, kiedy nastąpiła zmiana pontyfikatu. I okazało się, że moja misja w Watykanie będzie się odbywała w zupełnie innym kontekście. Papież Franciszek sygnalizuje dzisiaj całemu światu jakąś bardzo daleko idącą refleksję i mam szansę być świadkiem tego, jaki będzie efekt tego. Także jestem tym szalenie podniecony i uradowany, bo jest sprawą niezwykłej wagi, żeby także stosunki polskiego państwa i Kościoła możliwie najlepiej funkcjonowały, żeby ten przyjazny rozdział był rzeczywiście przyjazny, żeby służył i państwu, i ludziom, bo to teraz są te wszystkie struktury przecież powołane. I kiedy Polacy patrzą na papieża Franciszka, to myślę, że mają bardzo wielkie, wielkie nadzieje. Towarzyszyć tym nadziejom, odczytywać znaki czasu tam w Watykanie, to jest przywilej, na który nigdy nie liczyłem.